Ale pamiętam, mały i ubogi ma domek, ale
modli. Maryja została wybrana przez Ducha Świętego, aby otworzyć nam niebo. Reszta zdrowia napełnia łaski, Pan z Tobą, nie bój się, Maryjo, doznalałaś łaskę, uwaga, oto paczki, poradzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie on wielki i będzie on nazwany synem Najwyższego, a jego panem nie będzie końca. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Aniele Boże, jak to się stanie, skoro ślubowałam żyć w panieńskim stanie? Duch Święty sprawi i moc Najwyższego, oto się nie lękaj wyroku Bożego. Choć dla wszystkich ludzi rzeczy to niepojęte, to zaś Ciebie zaraz będzie święte. Aniele Boże, wierzę w Twoje słowa. Zostać Matką Boga jestem już gotowa. Niechaj mi się stanie według Bożej woli, choć serce się lęka, a dusza niepokoi. Przyjdźcie na siebie, syn poszy Maryjki. Pętą kobie stawać panna żyj. Tęce, niech jak ranna rosa Bóg z nieba przychodzi, niech się pięknym ludziom Zbawiciel narodzi. Yeah.
bardzo jestem słaba. Sił już nie mam, iść nie mogę. Coraz ciemniej, już ze mnie noc zapada, ale moc Pańska jest nad nami. Pewno ci zimno, zyskała, muszę coś znaleźć dla ciebie, abyś trochę się przespała, nim gwiazdy zblękną na niebie. Otwórzcie nam, dobrzy ludzie, dajcie nocleg nawet w sieni. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Na zaletu daleka droga, przyjmijcie nas w imię Boga.
domu nie masz łóżka, przyda ci się kot poduszka. Choć skromne są nasze ofiary, że płacze nam serce nie nadaje. Po stóp twoich na świat składamy jeden ciepły koszyczek, co ze sobą mamy. Teraz więc zapraszamy ludzi, którzy byli z nami na koncercie z tej strony. Bardzo proszę, mamusie, tak jest, tatusiowie, bo będziemy śpiewać kolęda po afrykańsku i będziemy tańczyć i wy będziecie pokazywać babci, dziadek na stojąco, jak to się robi. Thank you.
wszystko na płaszcz. Tak mój Jezus ze swą matką, aniołki czuwają, a to żółka na wieczorach, królowie wjeżdżają. O, popatrzcie, idą trzej królowie. Hej, pasterze, zróbcie miejsce dla tych zazdrych gości. Dowiedziecie wszystkich, przyjmie każdego u gości. Jesus, you are.
się i wy dzieci. Dostaję Jezusowi, gdzie gwiazdeczka świeci. Pójdźcie wszyscy się pokłonić, z bliska lub z daleka. Jezus tajemnie narodzony bardzo dla was czeka. Jezus śpi na dworze ciemno, dlaczego nikt więcej do łóżka nie spieszy? Thank you.
laukamy. Mogę? Poczekajcie. Moi drogie dzieci, gratuluję Wam. Gratuluję i Matce Najświętszej, i Świętemu Józefowi, i także pasterzom, i aniołkom wszystkim, i całym królowiącom. A są tutaj. Mojej królowy, słuchajcie, moi drodzy. No to jak dzisiaj pięknie żeście tak nam przedstawili, a co byście nam przedstawiali dzisiaj? Jasełka. A dlaczego te jasełka przedstawiamy teraz? Nie, co? Jak myślicie? No? Tak jest. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. A jak mówimy o świętach Bożego Narodzenia, to o czym to mówimy? Że co się to, co te święta Bożego Narodzenia nam przypominają? A gdzie się Pan Jezus urodził? Daleko to jest? Od pies? Daleko to jest od pies? Gdzie? A w Sobce się urodził. Tak jest. Macie rację. Moi drodzy, zobaczcie, jak tak Pan Jezus urodził się w Sobce, a jak ktoś z Was to tak ładnie zaśpiewał, jak dobrze, że Pan Bóg jest malutki. Kto to śpiewał to? Jak dobrze, że Pan Jezus jest malutki. Co? Kto tak śpiewał? O, właśnie. Ktoś tutaj śpiewał. Tak. Zobaczcie, bo można z Panem Jezusem pogadać, bo można też przed Panem Jezusem się bawić. Moi drodzy, gratuluję Wam pięknego występu. I zobaczcie, Pan Jezus, na końcu żeście śpiewali babcią i dziadką. A czy Pan Jezus miał babcię i dziadka? Tak jest. Jestem ciekaw, kto wie, jak ma na linie, jak mieli na linię. No kto wie? To? Kto był? Matka Najświętsza, Maryja, to była mama Pana Jezusa, a święty Józef opiekun. A jak mieli na imię dziadki, dziadkowie? Anna i? Tak, brawo. Słuchajcie, moi drodzy, to wszystko jest ogromnie ważne. Pan Jezus przyszedł na świat w rodzinie. Miał Matkę Najświętszą, miał a swoją mamę, miał świętego Józefa opiekuna, a miał także swoje babcie i dziadka. Moi drodzy, kiedyś słuchając Ojca Świętego Franciszka, powiedział, że w rodzinie mamy się posługiwać, mówiąc o Panu Jezusie, o naszej wierze, mamy się posługiwać dialektem rodzinnym. Każda rodzina ma swój rodzinny dialekt. I w tym dialekcie rodzinnym my możemy pięknie przekazać wiarę w Jezusa Chrystusa, w Boga Ojca, w Ducha Świętego. Moi drodzy, kiedy to robimy w tym dialekcie rodzinnym, wtedy i rodzina jest radosna, i jest zjednoczona, i jest piękna, i dzieci tak piękne rosną, czego Wam wszystkim i rodzicom, i babciom, i dziadkom życzę. A na koniec Was pobłogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju i radości Jezusa Chrystusa. Teraz zapraszamy na poczęstunek. Spokojnie będziecie wychodziły i tak to wszystko będziemy pomału wychodzić. Ale poczekajcie na chwilę, ja to zawsze zapominam. Chwała na wysokości Bogu. Całe nasze rodziny, babcie i dziadkowie, zaproszeni byli dziś do wędrowskiego żłóbka, aby adorować narodzonego Jezusa. Boże Narodzenie to tajemnica pokoju, radości i miłości. Miłość Boga z nami, Emanuela, sprawiła, że Książę Pokoju narodzony w Betlejem odda na Golgocie swoje życie, aby na świecie zapanowała miłość.
Maryjo, wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami pokoju i miłości. Byśmy umieli rozpoznać dzieciątku, które trzyma w ramionach jedynego Zbawcę świata. Niewyczerpane źródło prawdziwej radości, którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce. W imieniu Rady Rodziców słowa szczególnego podziękowania kieruję do siostry Nazareny, dziękując za jej trud, za zaangażowanie i czas, który przygotowany wspaniałego występu dzieci. Jeszcze większe brawa. Siostrom dziękujemy za wiele serca i cierpliwość podczas licznych prób, a wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedstawienia oraz wspaniałego koncertu kolęd i pastorałów, który miał miejsce w parafii pod wezwaniem Maksymiliana Marii Dolnego, mówimy ze szczerego serca dziękujemy Bóg za to. Będziemy tam.